Witajcie, ja jestem Nigrum i zapraszam Was na ostatni dodatek DLC do gry Dragon Age Początek. Przed Wami pierwszy odcinek z dodatku Witch Hunt, czyli polowanie na czarownicę. Jest to dodatek, w którym po raz kolejny będziemy mieli okazję wcielić się w naszą szarą strażniczkę, ale o tyle będzie to ciekawy dodatek, że dowiemy się co nieco więcej o Morrigan, która towarzyszyła nam w podstawce, ponieważ no, jeżeli oglądaliście podstawkę bądź graliście w podstawkę, no to wiecie co się stało z Morrigan. W skrócie nie wiemy, nie wiemy co się z nią stało, ten dodatek ma to wyjaśnić. To będzie również moje pierwsze podejście do tego dodatku, tak samo jak do pozostałych dodatków oraz podstawki, które nagrywałam na kanale. Jeżeli czegoś nie widzieliście, to naprawdę zachęcam do nadrobienia. Wszystko jest zamieszczone w jednej playliście, a w opisie pod każdym odcinkiem znajdziecie link do Discorda, na którego serdecznie zapraszam. Tak więc zaczynajmy dodatek. Polowanie na czarownicę, gram oczywiście na Xboxie 360. No i cała wersja jest oczywiście angielska. No, jestem bardzo ciekawa tego, co się tutaj stało z Morrigan, dokąd ona się udała. No i tak samo jak w przypadku przebudzenia mamy możliwość tworzenia nowej postaci bądź zimportowania postaci, którą graliśmy w podstawce czy na przykład w innym dodatku. Jestem ciekawa, czy tutaj gra nam pozwoli zimportować save'a z golemów Amgaraku, ponieważ w tym dodatku również graliśmy szarą strażniczką. I teraz ja chcę wiedzieć, co jest czym, bo tutaj nie pisze, z którego to jest dodatku, tylko po prostu mamy czas. To na pewno jest podstawka, 129, tak, no 130 godzin to jest podstawka, no bo jeżeli chcemy, możemy wybrać import, wiecie, z podstawki. 23 godziny to jest przebudzenie, Kroniki Pomiotów, Pieśń Leliany, Golemy Amgaraku. No to jest z Golemów Amgaraku. Okej, okay, poziom mi się tutaj nie zmienił, dalej jest 34, no ale rzeczy jakie mam, wyposażenie, dobra, no to bierzemy najświeższego save'a z Golemów Amgaraku, skoro mamy taką możliwość. Ja już teraz serdecznie Was zapraszam do oglądania, bawcie się dobrze. Ostatni dodatek. Trzeba przyznać, naprawdę sporo dodatków wyszło do pierwszej części. Flemeth once told me that temptation lies in the forbidden. Do not follow me, I said. Yet you search even so. Some doors should never be reopened. Ciekawe, nasz Mabari powraca? Ponieważ w podstawce mieliśmy psa, ale niestety nie było go w przebudzeniu i zastanawiałam się, co się z nim stało, czy on został na zamku. Pomyślałam się, że tak, ale ciekawe, czy to jest ten sam Mabari, czy nie? Czy to Hafter? Okej. Okay. Nasi zwiadowcy widzieli tutaj kobietę, myślę, że to Morrigan. Cieszę się, że tutaj jesteś. Znajdziemy Morrigan, spokojnie. Aha, czyli to nie jest Hafter, to jest nowy pies, albo to jest ten sam pies, tylko że gra nam daje możliwość, nie wiem, ponownego nazwania go. Dajcie znać w komentarzach, proszę, jeżeli wiecie, czy to jest ten sam pies, którego mieliśmy w podstawce, tylko że teraz gra daje nam możliwość nazwania go jeszcze raz, czy to jest inny pies. Bo tego jestem ciekawa. W każdym razie nazwiemy go tak samo, nazwiemy go Hafter. I będziemy tutaj się, wiecie, bawić w wymyślanie innego imienia. Po prostu ja założę, że to jest po prostu ten sam pies. Ale jeżeli wiecie, to proszę podzielcie się tą informacją w komentarzach. Dobra. To jest oczywiście chatka Flemeth. My tutaj byliśmy w podstawce, także te tereny są mi znajome. Oczywiście nie mam pojęcia, co tutaj będzie się działo. Ale ciekawe. Ciekawe, że gra nam dała tutaj psa w tym momencie jako towarzysza. Możemy polewelować u niego. On ma już dość solidnie tutaj polewelowane wszystko. No ale dobra, możemy coś tutaj dać. Niech będzie. To wymaksujemy. Tu są te nowe jeszcze umiejętności. Niech będzie.
No i to tyle. Dobra, nic tu więcej nie ma, to jest maleńki obszar, więc od razu możemy iść do chatki. Ciekawe, czy Flemet jeszcze raz spotkamy. O, to jest dobre pytanie. Oh, Anathar, you startled me. Of all the things to encounter in these wilds, I never expected one of our own. Have you news of the witch? Ciekawe, gdybym nie była elfką, to czy by mnie zaatakowała? Mówisz o Flemeth. Actually, I'd hoped Flemeth might help me. I am tracking her daughter, Morrigan. You have heard of her, no? Co wiesz o Morrigan? She is a witch who has something that belongs to our people. And I came to recover it. And you? Has Morrigan wronged you as well? Morrigan ma coś, co należy do ich ludzi? Czyżby chodziło o tajemnicze magiczne lustro? It seems she has a penchant for making enemies. Morrigan stole an ancient book my clan has guarded since the Nie, days of książka. Arlathan. We were the only ones with such a piece of our history. Everything we once had, all legacy of our ancient magics were stripped from us. First by the Tevinter Magisters, then by the Wretched Circle. And Morrigan took what little was left. Okej, czyli jednak chodzi o książkę. Myślałam, że chodzi o co innego. Co to za książka? For almost 2,000 years, the Dalish people have been wanderers, a shadow of what we once were. This book, as much of a mystery as it is to us, is one of the only clues on how to reclaim that past. My keeper, Solon, says it was a treatise on something the ancients called alluvian. The word is as old as the book itself, and its meaning has been lost, save perhaps to Morrigan. Czyli jednak w tą całą historię jest wmieszane lustro, eluvian, który spotkaliśmy w podstawce, w prologu. Skąd w ogóle wiesz, że Morrigan to ukradła? One month ago, she visited our clan in the name of friendship, and took great interest in our history. She knew exactly what she was looking for. The keeper allowed her to see the book. Two nights later, it was gone. Help me. We both want Morrigan, and we can aid each other. The Book of Alluvian was reclaimed for my clan by an elven mage who stole it from the Circle of Magi before defecting. And still other treasures remain with the Circle. Have you any standing to request entrance? You said you are no longer with the people. Then you are the one who slew the archdemon? I knew it was one of our own, but I never expected to meet. They'll have to let us in. Masirinas, let us go immediately. No dobra, mamy towarzysza kolejnego. Nie wiem, jak ona ma na imię. Ariane. Okej, dobra. Właśnie się nie przedstawiła. No dobra, sprawdźmy to miejsce. Okej, ognisko było. Ogień w kominku był właściwie rozpalony niedawno. Okej, tutaj nie ma zawartości w tej skrzyni, została usunięta. Okej, wygląda na to, że to miejsce jest to całe opuszczone, nikt nawet tutaj nie spał. Dobra, wychodzimy, no nic więcej tu nie mamy. Okej, no może być ciekawie. Ogólnie jeżeli chodzi o eluvia... O nie, pomioty! Okej, ona też jest łotrzykiem i też korzysta z dwóch sztyletów. Jeżeli chodzi o eluvian, no to ci z was, którzy są zaznajomieni bardzo dobrze z uniwersum Dragon Age'a, no to wiecie, czym jest eluvian. No i w przypadku tej części, przynajmniej w przypadku podstawki, nie mieliśmy aż tak dużo informacji na temat eluvianu. W przypadku trzeciej części, czyli Inkwizycji, mieliśmy już troszeczkę więcej informacji na temat tych luster. Patrzcie na to, to jest w ogóle mapka, którą mieliśmy w podstawce. To są wszystkie te miejsca, które odwiedzaliśmy. Tak, Kadash, Orzammar, Wieża Kręgów, doki przy jeziorze Kalenhada, Redcliffe, Lothering,
Elfickie ruiny, Denerim i Amarantine nawet tutaj jest. Patrzcie na to. Dobra, no my musimy udać się do wieży kręgu. No i zobaczymy. Ciekawa jestem, jak długi jest ten dodatek. Przekonamy się. W każdym razie zaczyna się ciekawie. Welcome to Ferelden's Circle of Magi. Please, keep your hound under control. Some of the apprentices are easily startled. And I see you have a Dalish elf with you. Is that a problem? Można jej zaufać. What is that supposed to mean? Most Dalish are common thieves? As you say, the Circle is glad to have you as a guest. As you can see, things are much changed from when you were last here. Kim on jest? A właśnie, gdzie jest Gregoire w ogóle? Gdzie jest Gregoire? Gregoire is in Denerim, attending to some important business. My name is Hadley. I lead the Templars in the Night Commander's absence. Okej, dobra, musimy pójść do biblioteki. If you're looking for a book, you can start in the index section. As the Warden Commander, you and your guests are free to explore the first floor of the tower without an escort. Good day to you. Okej. Okay. Dobra, Gregoire udał się do Denerim. I see why Keeper Solon did not want me to come here. It is all too tempting to overturn the tight order of their little world. Możemy z nią bardziej pogadać? I'm sure we can chat later. Nie. A Hafter też nic. No dobra, zobaczmy, rozejrzyjmy się tutaj. Dawno tu już nie byliśmy, byliśmy tu ostatnio w podstawce. It is over. Możemy pozwiedzać, poeksplorować troszeczkę. Tu wieżę, może coś jeszcze znajdziemy. No ale ciekawe. W sumie nie jestem jakaś zdziwiona tym, że Morrigan by coś ukradła, tak? W sensie... No wiecie, no to jest Morrigan. Mogłaby to zrobić. Nie mówię, że nie. Aczkolwiek no nie mamy pewności, czy na pewno ona ukradła tą księgę. Apparently, she once took on a lady pirate and three greased nugs. Between the sheets? No! I'll tell you about it later. Dobra, z wami porozmawiać nie możemy. Tu nic nie ma. A nie, czekajcie, jest coś. Mamy jakąś skrzynię. Okej, okay, kolejne drzwi, wychodzimy na korytarz. Tu na razie jest taki korytarz, że tylko po prawej były jakieś pomieszczenia, a tak? Nie. I was not. Oh, all right, a little. You have to admit, it's tempting, right? All these mages, so complacent, thinking they're so important. You think I need to relax? Well, maybe. Ja nie wiem, jak oni się rozumieją, ale dobrze im idzie. Dobra, Hadley już tutaj? Sandal, patrzcie, patrzcie. Okej, okay, a gdzie jest Bodan? Kurde. No, Sandal za bardzo nam nie odpowie, no nic innego. Enchantment! Yes. Gdzie jest Bodan? No ale może Hadley nam odpowie na nasze pytania. Bodan is trading in Redcliffe. If you're interested in his goods, I believe Sandal has some of them to offer you. Okej, okay, zobaczmy, co ma do kupienia. Znaczy do sprzedania, co my możemy kupić. Okej, okay. Dla Haftera możemy... Kadis kupić, albo farbę wojenną, no i możemy kupić obroże. Oprócz tego mamy jeszcze akcesoria. Możemy kupić w sumie, czemu by nie, miksturki do leczenia. Możemy kupić zestawy też, opatrunki na rany. Niech będzie. Czy coś tutaj jeszcze mamy takiego? Czekajcie, zobaczmy jeszcze tutaj. Nie. Kosztowności, mamy runy.
skóra wilka. No i nic więcej nie mamy. Dobra. No okej. Okay. A czy jeszcze możemy pogadać z sandalem? No raczej enchantmentu, czyli zaklinania, nie będziemy robić. Raczej nie jest to nam teraz potrzebne. Ale okej. Okay. Chciałam sprawdzić, czy możemy więcej pogadać. Niestety nie możemy. Hadley, czy ty nam coś powiesz? Warden? Nie bardzo. No dobra. No to w takim razie sprawdźmy. Tam będzie zejście. Ale tu jeszcze coś mamy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ach, no tak. No dobra, to jest biblioteka, tu mamy iść. Okej, okay, to jak coś, to tam się jeszcze przejdziemy. Tutaj pogadać nie możemy. Tam jeszcze jeden templariusz stał przy wejściu chyba do piwnicy. Tu jest jakaś czaszka. No, w tej bibliotece też już byliśmy w podstawce, nawet mieliśmy tu jedno takie ciekawe zadanko. They should allow pets in the tower. Don't you remember the Dragonling disaster? There's bits of Ivan still burnt onto the ceiling on the third floor. I'm talking about common pets. Dogs, cats, rats, owls, that sort of thing. Okej, okay, tutaj dialog się nie załączył. W sensie był nad głową tego maga, ale nie było dźwięku. Ale jego pytanie, jaki normalny mag ma sowę jako zwierzę? No kurde. You could sneak up on the mage over there? How high do you think he'd throw those things if he turned around and saw you looming over him? Oh, lighten up. This place is like a tomb. A few surprises would be good for them. Warden, your dog is lecturing me again. No świetnie, dobrze, dobrze, Hafter. Niech ona się pilnuje. No dobra, słuchajcie, my musimy iść tam. Tu nic nie znaleźliśmy. O, proszę, dobra. Czekajcie, a czy tu możemy przejść? Nie, tu nie możemy przejść. Okej, okay, dobra, no ale mamy indeks. Mamy cały spis. No i tak, jak to wygląda? T, Z, A, F, G, L, M, S, T, Z. No dobra, no to zobaczmy. A, F. Wszystko alfabetycznie poukładane. No dobra, co my tu mamy? Katalog elfickich reliktów. To może być to. Sprawdźmy. Okej, okay, sekcja Mysterious Artifacts, czyli... Okej, okay, bo to sobie sprawdzamy i sprawdzamy, w jakiej sekcji są te książki, gdzie one są dokładnie w bibliotece, w tym spisie treści. No dobra, tutaj mamy dział mistyczne artefakty, czy też tajemnicze artefakty. Okej. Okay. Zielarstwo dla początkujących. Dobra. Okej, okay, patrzcie, podświetlają się już te rzeczy, będzie można sprawdzić. Dobra, sprawdzimy wszystko. Jak zapobiec opętaniu. Pustka, dział z pustką, geografia. Trening dla magów. Niebezpieczne bestie. Okej, okay, tutaj coś o bryłkowcach. Zielarstwo na poziomie eksperckim, rytuały, bronie dla magów. No i ostatni. Szkoła entropii, pod mostem, mityczne stworzenia, szkoła duchów, historia. Dobra, wszystko mamy, więc możemy teraz sprawdzać. Mythical creatures. Wow, ciekawa jestem, możemy to wszystko sobie posprawdzać, czy to będzie jako książka, w sensie, że będziemy mieli kawałek tekstu i będziemy mogli to sobie przeczytać, czy po prostu w momencie, kiedy ja coś wybiorę, jakiś tytuł, to mi się to zapisze do kodeksu i tylko będzie pokazane, że po prostu dodano nowy wpis do kodeksu, to jestem ciekawa. No dobra, sprawdźmy po kolei, mamy mistyczne stworzenia. Warteral, czy też Warteral, Warteral, no właśnie. O, jest ciężka w ogóle nazwa, stwór, którego tak naprawdę... nie było w Inkwizycji, czyli w trzeciej części, ale pojawiał się w książce i to było
Cesarstwie Masek. Bardzo nietypowe, bardzo ciekawe stworzenie. Bardzo chcę je zobaczyć. Ciekawe. Do tej pory nie było go w jedynce. Zobaczmy. Elficki Warteral. Jak to będzie wyglądać? Po prostu będziemy mieli tutaj wpisy legendy o Warteralu. Stworzonym przez elfickich bogów. Okej, przeczytajcie sobie, jeśli chcecie, no bo sporo mamy tych książek, a wiadomo, nie będziemy tutaj wszystkiego tak czytać. Chcę po prostu przez to przejść, więc poczytajcie sobie, jeśli chcecie, bo widać, tutaj dostajemy u góry informacje na ten temat. No dobra, no to będziemy sprawdzać po kolei. Chcę sprawdzić każdą książkę pod mostem. Okej, opowieści o trollach. No dobra, tutaj nie mieliśmy tego dużo. Książka o gryfach. No dobra, słuchajcie, tutaj nie ma za bardzo dużo tekstu w tym przypadku. Po prostu, okej, w przypadku tylko Warterala mieliśmy fragment tekstu stworzony przez elfickich bogów i jeszcze kawałeczek dalej, a tutaj mamy tylko jakby tytuł i o czym ta książka jest i tyle. Dobra, czyli może nie w przypadku każdej książki będziemy mieli więcej tekstu. No dobra, to tutaj to już jest wszystko. Mistyczne stworzenia, szkoła entropii, kreacja i entropia, budzące się koszmary, zrozumienie entropii, kontrolowana destrukcja. O, patrzcie, w tym przypadku coś mamy. Dobra, weźmy tą notatkę. Dobra, coś zdobyliśmy. Była mowa o jakiejś skrzyni. Dobra, tu nic więcej nie ma. Okej, pewnie gdzieś tutaj jeszcze będą kolejne. O, no właśnie. Mistyczne artefakty. Talizmany. Starożytnego Tevinteru. Hasnackie talizmany. Zaraz to zobaczymy. Łuski i kości. Oczywiście smocze. No i sprawdźmy katalog elfickich artefaktów. I recognize the character on this page. I think it makes up part of the word Illuvienne. Dobra, czyli no, trafiliśmy na to. To od początku można było przypuszczać, że to będzie ta książka, no bo elfickie artefakty. Czy to jest elficki? To mało pomocne. Okej, to jest elficki język, ale nie możemy go odczytać. Neither can I. This is a library, isn't it? Perhaps another book could help us translate this. No dobra, czyli będziemy musieli szukać innej książki, która pomoże nam przetłumaczyć to pismo, tak? No dobra, no to będziemy szukać dalej. Don't gawk. I hear they cut out your eyes for staring at their tattoos. They do not. They do. I read it somewhere. Oh, and you believe everything you read, do you? Better safe than sorry, I say. Okej. Skoro mają tutaj takie książki, no to gdzieś tutaj powinniśmy się zaraz na coś takiego natknąć. Na jakąś książkę o daliczkach historia. Co my tutaj mamy? Furticum Cadab, cokolwiek to jest. Jakieś teksty z starożytnego Tevinteru. Koslun, filozof czy tyran? No, tutaj już chodzi oczywiście o Kunari. O, mamy! Translating Elven Languages, czyli tłumaczenie elfickich języków, ale sprawdzimy jeszcze to sobie. Okej, starożytne orlezjańskie teksty. No dobra. Sprawdźmy to. Tak, to powinno nam pomóc. Bierzemy książkę.
Co dalej? Jeszcze chciałabym sprawdzić tą półkę. Szkoła duchów. To akurat był czar. Walking bomb, czyli chodząca bomba. Duch. Zasady entropii, uzdrowiciele. Patrzcie, patrzcie, patrzcie na to. Na marginesie tej książki mamy szkice templariusza, który jest jedzony przez ogromnego, potwornego tygrysa, który został nazwany Sir Pancelot. Tą książkę czytał Anders. I to on zostawił ten rysunek, no bo przecież wiemy, w przebudzeniu, jak daliśmy kota Andersowi, on nazwał tego rudego kotka Sir Pancelot. Pan Skoczysław Pancelot. I tutaj narysował w tej książce templariusza, który jest zjadany żywcem przez tygrysa. Dobra. Spirit Healers Through the Ages. Wyciszenie umysłu. Świetne, świetne. Świetny smaczek, naprawdę świetny smaczek. Dobra, co my tu mamy? Aha, tam coś mamy, tak? Czekajcie, czy ja tutaj jeszcze coś mam? Nie. Dobra, tam. Dobra. To możemy przetłumaczyć to. Bierzemy katalog elfickich artefaktów, no i z pomocą tej książki będziemy mogli to przetłumaczyć. You're bending the book too much. It'll crack the spine and cause the pages to fall out. Just thinking about it is making me dizzy. Znasz tę książkę? I've used it, but I don't know it by heart. Browsing the chapter on the Illuvians. No one's actually found one, you know. You know what Illuvian is? It's old Elvish for seeing glass. Mirror. Co jeszcze wiesz? Illuvian isn't just any mirror. It's a special kind. When the Imperium sacked Arlathan, they took these mirrors and tried to unlock their power. But all they could use them for was communication over long distances. Okej. Okay. W sumie możemy powiedzieć, że my przecież natknęliśmy się na takie lustro, no bo nie wiem, czy ta elfka w ogóle o tym wie. Ona no, może o tym nie wiedzieć, no bo w sumie jest z innego klanu, ale przecież my w prologu się natknęliśmy na dokładnie takie lustro. You've seen one with your own eyes. Zostało skażone przez plagę, musiało zostać zniszczone. No, od niego zachorowaliśmy, a nasz przyjaciel Tamlen no, zginął przez to. So... You destroyed it? Nie mieliśmy wyboru. Even broken, it could be used to find the others. No, don't get ahead of yourself, Finn. You have to be sure. What? What do you know? This is so exciting. We have to get to the repository. Hadley has the key. No dobra, patrzcie, mamy towarzysza kolejnego, maga, uzdrowiciela, imieniem Finn. No dobrze, ale dalej będziemy już kontynuować w następnym odcinku. W następnym odcinku udamy się do Hadleya, poprosimy go o klucz, no i zobaczymy, co nam uda się tutaj odnaleźć. Ten mag zdaje się, mimo że jest człowiekiem, zdaje się wiedzieć więcej od nas na temat Eluvianów i może też i innych elfickich artefaktów. Przekonamy się, zobaczymy. Jestem ciekawa, czy w tym dodatku będziemy mieli możliwość powrotu do tych ruin, w których byliśmy z Tamlenem na samym początku, bo to by było coś ciekawego. Wiadomo, takich Eluvianów jest znacznie, znacznie więcej na świecie. No i nawet jeżeli jeden został zniszczony, to i tak nic, wiecie, nie robi wielkiego znaczenia, bo ich naprawdę, naprawdę jest mnóstwo. Tylko, że większość z nich jest poukrywana, większość z nich jest nieaktywna. No ale spokojnie, mam nadzieję, że odkryjemy to, mam nadzieję, że w końcu natkniemy się na jakiś Eluvian. To wszystko, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, mam nadzieję, że pierwszy odcinek tego dodatku Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat tego dodatku, na temat tego początku i który dodatek jak dotąd podobał Wam się najbardziej. Dajcie znać w komentarzach, jestem ciekawa Waszej opinii, który dodatek był dla Was najciekawszy, najlepszy. No bo to już jest ostatni w sumie, więc jestem ciekawa, czy macie jakiś ulubiony dodatek. Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!